Jaki jest największy problem Androida? Większość z Was powie zapewne, że jego fragmentacja. No i słusznie, bo co roku mamy tę samą historię. Najpierw Google zapowiada nową wersję systemu, potem trafia on na pierwsze urządzenia, wszyscy jaramy się nowymi funkcjami, a potem czekamy, czekamy, czekamy i jeszcze raz czekamy, aż producent naszego smartfona raczy przygotować aktualizację. Ktoś tam coś słyszał o nowej wersji Androida, kolega nawet twierdzi, że widział ją u znajomego, ale tak naprawdę większa część smartfonów dostaje uaktualnienie albo bardzo późno, albo nie dostaje go wcale. Dość powiedzieć, że pod kontrolą najnowszego Nougata w wersji 7.1 działa w tej chwili jeden smartfon na 200, a nawet trochę mniej. Macie dzisiaj więc większą szansę na to, że traficie trójkę w totka, niż na to, że choćby zbliżycie się do smartfonu z najnowszym Androidem. Google po zaledwie 8 latach od premiery pierwszego Androida postanowiło w końcu zająć się problemem. I bardzo dobrze, bo co piąty smartfon wciąż działa na mocno przeterminowanym KitKacie, który w tej chwili nadaje się tylko do śmietnika. Częściowe rozwiązanie kłopotu nazywa się Project Treble i zadebiutuje wraz z Androidem O, czyli większość z Was i tak nie zobaczy go na swoim obecnym smartfonie. No ale od czegoś trzeba zacząć. Jak to działa? W skrócie chodzi o to, że framework Androida zostanie oddzielony od kodu dostosowującego system do działania na konkretnych podzespołach. Czyli Google po przygotowaniu nowego Androida nie będzie musiało wreszcie czekać, aż Samsung, HiSilicon, MediaTek czy Qualcomm, czyli producenci procesorów, łaskawie dopasują ten system do własnego sprzętu. Odpowiednie sterowniki będą bowiem trzymane oddzielnie i nie będzie ich trzeba za każdym razem zmieniać. Na pewno to krok w dobrą stronę, bo takim MediaTek słynie z opieszałości, a nawet Qualcommowi zdarza się porzucać swoje procesory bardzo szybko. Ale jeżeli gdzieś w internecie przeczytaliście, że to będzie rewolucja, no to muszę Was rozczarować. Google usuwa bowiem tylko jedną kłodę na torze przeszkód zwanym aktualizacją. Aktualizacje nadal będą dobrą wolą producentów, którzy nadal będą musieli dostosowywać do nich swoje nakładki. I to się raczej szybko nie zmieni, bo często pewne funkcje nakładek są w nich dużo wcześniej niż w czystym Androidzie. Było tak chociażby z czytnikami linii papilarnych, z trybami oszczędzania energii czy z trybem podzielonego ekranu. Gdyby dało się zaktualizować samego Androida pod spodem, tak hop, siup i już, jakieś funkcje na pewno by nie działały, a inne by się dublowały. Innymi słowy, Project Treble otwiera jakąś tam furteczkę, ale jeżeli producent smartfona uzna, że nie chce mu się go aktualizować, no to wszystko będzie po staremu. Ja wiem, że chcielibyście, żeby wasz smartfon dojechał do końca alfabetu i Androida Z, ale na to się jeszcze nie zanosi. To dopiero pierwszy krok i choć sam cieszę się, że Google wreszcie zaczęło kombinować coś w dobrą stronę, to musi się jeszcze wydarzyć bardzo wiele, by rozwiązać problem fragmentacji. Jeżeli więc macie zboczenie na punkcie posiadania zawsze aktualnej wersji systemu, to lekarstwo niezmiennie od wielu lat kosztuje około 3000 zł i nazywa się iPhone. Sam nie korzystam, bo wolę Androida, ale pod tym względem platforma Google jeszcze długo, a może i nigdy nie dorówna temu, co znamy z iOS. W oczekiwaniu na tę mityczną, nową wersję Androida możecie subskrybować nasz kanał na YouTubie, wchodzić do działu Opinie na Komputer Świecie, gdzie codziennie staramy się poruszać jakieś ważne technologiczne tematy i śledzić mnie na Twitterze, na którym też staram się pisać jakieś w miarę mądre rzeczy. Dzięki.